Sztab wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego ma rzecznika prasowego. To pochodzący z Ciechanowa 23-letni Krzysztof Kosiński, student 5 roku prawa. Jak zapowiada, chce przede wszystkim przekonywać, iż PSL to partia dla młodych ludzi. Jak to powiedziała kilkanaście lat temu rzecznik rządu Waldemara Pawlaka Ewa Wachowicz, premierowi się nie odmawia. Ja także nie mogłem odmówić. Właśnie ludzie młodzi byli tematem przewodnim konferencji, na której szef sztabu PSL Eugeniusz Grzeszczak przedstawił rzecznika. Jak podkreślali ludowcy w przeprowadzonym dla TVN24 poniedziałkowym sondażu, na PSL chce głosować 7% pytanych, z których 12% to ludzie w przedziale wiekowym 18 do 24 lat. Powołanie młodego człowieka na tak istotne, na tak prestiżowe stanowisko to także wyraźny sygnał dla wyborców. Wyraźny sygnał dla wyborców, że oto idzie nowe, że PSL zmienia się, rozwija. Kosiński od 5 lat działa w Forum Młodych Ludowców, czyli młodzieżówce PSL. Jest sekretarzem zarządu krajowego organizacji. Doświadczenie medialne zdobywał w programie TVP Info Młodzież Kontra, czyli Pod Ostrzałem, gdzie jako przedstawiciel młodych ludowców zadawał gościom pytania. W tegorocznych wyborach parlamentarnych nie startuje. Właśnie w trakcie kampanii wyborczej potrzebny jest taki jasny i czytelny przekaz. Jasny przekaz dla państwa jako mediów, jasny przekaz dla wyborców. Do tej pory ludowcy nie mieli rzecznika. Kosiński stwierdził, że to się musiało zmienić, bo filozofia funkcjonowania nowoczesnej partii wymaga tego, by nadążać za potrzebami mediów.